Dobra. No dawaj, dawaj, dobra, dawaj, no. Dawaj, no. Jest! Jest! Ja nie mam. Gdzie jest happy end dla mnie? Powiedz jeszcze i Sabala. Nie, no pozdrawiam dawaj, pana Sabala. Magia miecza, wow. No kurwa, dałbym sobie rękę uciąć, że dałem rozpocznij tutaj, ty. Dobra, wizory, kończę streama. Wyjebano nam tygrę, jebano. Siema. No ty Bartek. To wie, nie dowiemy się tego, bo... Ten makijaż jest nawet nie na oczach, a wokół oczu. Ciekawe, jakie ma bonusy, pewnie odporność na ludzi. Tak jakby nie do końca pasuje. Po to tu przyszłam, żeby każdy mógł wyrazić swoje zdanie na mój temat i jak najbardziej rozumiem, że komuś się mogę nie podobać, jest to okej. Okay. Nie jestem aż takim typem osoby, plus też chyba widzę, że jakoś tak charakterem byśmy mogli... Dzięki, mogli... Widziałam cię, dobry humor. A się... Dobra, wracamy. Okej, okay, ósemka. Uwaga, dziewiątka. No i jest! No i pompa! No i cycuszki! No i dawaj pipkę! And started playing chess. Make the right choice for your computer too. Get the AMD advantage. Kości przekłada się jakoś na myślenie logiczne, ale przypominam, że jeszcze niedawno uczył się on dodawać do 10 i do 20. Może trochę kryje i tuszuje rzeczy, co nie zmienia faktu, że my jesteśmy normalnie myślącymi ludźmi i wiemy, że ona po prostu chciała go wykorzystać. Może on się wstydzi i dlatego ukrywał niektóre fakty. Wiemy, ale on nie powie wprost, że no po prostu chciałby wziąć... Gadasz coś o nabijaniu cyferek i wykorzystywaniu niepełnosprawności. Pierdolisz. Nie, nie wkurwiaj mnie. Musi być 15. Jak jest 10, to się zesram. Nasze widzowie, bardzo się cieszę. Dochodźcie, dochodźcie wszyscy w tym momencie. Rozsyp po prostu miejsce. No, tak zrobię, ale jeśli na przykład będą 3 osoby na danym miejscu, to z tej trójki rozlosuję tak jakby kolejną osobę. Rozumiecie? Mam tabelę wyników. Tak, mam. Mam tabelę wyników? A! Ej, no jest! Nie, no dobra, jest po kilka osób na jednym miejscu, zdarza się. Dobra, jak będą na przykład 2 osoby na jednym miejscu, to... AHA! Jezus Maria! Dobra, naprawiłem. Nie, nie poprawiłem. No z który k***pel grzebał w tym? Chciałeś go oddać, bo zacząłeś czuć presję ze strony widzów, bo sam podjechałeś i nagle dałeś dla świętego spokoju. Nie, a ja to mam wyjechać presję widzów, a nie chodziło o widzów akurat. Chodziło no o to, dobrze, że, no. Że nie chcę... Ja jakby byłem gotów na to, że po prostu i tak, wiesz, jakby nie będę z wami grał, ale nie chciałem się mieć, powiedzmy, chciałem mieć porządek. Czekajcie. Hello, mokr. I told my viewers that 23 April we do a war. We prefer a guild war. As I said, try to find 10 people, the strongest in your kingdom, and we will find the strongest 10 and our captain Netrodal, and let's try to fight. Cały dnie gram w to pierdolę. No już bije, jeba kurwa, cię już bije. No i dobrze, jeraz jest kurwa mi wypierdala i chuj. Nie dobrze, wypierdolisz go, ale bij te bieczniki. Ja pierdolę. Wydaj 25 tysięcy najtępszo, to pogadamy, wyjebane mam, kurwa.
Nie będę krzyczał na moją piękną kobietę, tylko będę krzyczał na jakiegoś Erosa z jeba. Wyjebane mam. Ciebie na spocie biją? Nie, ja napierdalałem chłopa. Sam w pierdol i ustawiam się autołowy, bo nie przebija mnie. Idę grać w ligę i jak będę się autołowy ten... Jak będę w lidze w kolejce, to go zabijam na autołowach. Czy nie jeśli pomagać? Nie, czemuś dziwny głos. Chory jestem. Co? Chory. Ale nie byłeś chory parę godzin temu. Kac po wczoraj. A już jest Bartek? Kac po wczoraj. Nie jest Bartek, kur... Jak nie? Ja chuja mnie robisz. Ale po czasie, po czasie. Ale ile potrzebował czasu. Ej, gdzie jesteś, Kubo? On to podjedzie, Slayprox wyjaśni. Nie, on se radzi, on mówi, że idzie se on na autołowę. Ja... No straszne. Ja że... też kiedy u mnie poszedł na Facebooka, gdy nie to, że dostałem bana na Twitchu na tydzień. Za to, że powiedziałem do typa w grze komputerowej, że jest synem kurwy Idisa. Merina jest gamę formy. Jest większy niż Mokr i ten drugi razem wzięci stajkował przez to, że chłop dostał bana za handel Yangami. A, no trzeba. Kupiłem Yangi na tym serwerze i kto nie kupił i co kurwa. I ja jakoś nie mam. Jestem prawiczkiem z wyboru, mam swoje wierzenia i przekonania, ale to nie zabroniło mi trochę poudawać. Słuchajcie, w takim razie gratulujemy wam serdecznie, wygraliście. Ja też jestem prawiczkiem z wyboru. Dobra, go Metin! Pierwsza partia poszła bardzo grubo. Drewniak kontra Noemi. Tak! Za nie jesteś piękna, patrzcie. Bartku! Przestań! Sobie łże, bombarduje propagandą popisy, podpisy Polki. Nie słyszeliście, widzę. Dobrze, nie słyszeliście. Zaraz się pożegam. No, odpiszcie mi. Dobra, panie numer dwa, potrzebuję. Nie wiem, no słuchajcie, no nie wiem, na razie, no tak. Coś mi tu śmierdzi. Na kogo grasz ten turniej? Sam? Na kogo grasz ten turniej? A to widzowie grali. A! To widzowie grali i wygrywali nagrody. Aha, a ty no. Nie mogłaś grać? Nie, ja komentowałam ich poczynania. Spoko, kto najlepiej sobie poradził? Pierwszy Jasiek. Jasiek, 2300. Drugi Blitz Everyday, tylko konto założone parę dni temu, więc tutaj musimy zrobić weryfikację, czy aby na pewno wygrał. I Drewniak, 25, trzecie miejsce. No tych Drewniak dwóch... skojarzy. No tak. Tych dwóch zawodników pewniaki, ale ten drugi taki, powiedziałabym, niepewny. Możesz napisać na życie prywatne desen. Ale napisałam! Napisałam i mi nie odpisują, nie? I to... Jeszcze wyszłam z tego. O matko, z wami to się... Kurwa, jak mamy robić przedłużany taki... Ja nie jest przedłużany, cześć, siedzę i tak całe dnie. Jesteś moim mentorem. Lecę tutaj jest kolejna kona. Masz dla mnie jakieś rady? Skórka schodzi już na ziemię. Kosinus. Tak, tak, no próbuję odblokować te gówno. Lecisz na Ibizę, czy mam dla ciebie jakąś radę? Mam. Spierdalaj stąd, bo też bym sobie poleciał. Moja dziewczyna chciała mi kupić teraz lot na Cypr w ramach urodzin i powiedziałem, że nie mogę, bo chcę grać w Metina. Bo mi szkoda. No, kurwa, oby ci się odpoczywało. Wszystkim najgorszego. Swart Shop, dwa losy. Swart Shop. Spart Shop. Verstappen. Nawet nie wiem, co znaczy po niemiecku. Verstappen. Dwa losy. To jest imię. A, Max Verstappen. Dobra, ty. Mogłem zgolemić, tak? Kreator 5. Puszczam wodę, no i mówię, patrz Ola, naprawione. Ale otwieram, kurde, szafkę, a tam... cieknie woda z kolanka. Mówię, słuchajcie, 4 godziny się z tym. Rozkręcałem, skręcałem na zmianę. I po 4 godzinach gapnąłem się, że uszczelkę wyjebałem do kosza. Ach.
To było 4 miesiące temu i dalej nie ma uszczelki. Poradziłem sobie z tym. Mamy takie jedno wielkie wiadro, w którym myjemy wodę. To się nazywa domopa wiadro. I dałem to wiadro pod tą szafkę i raz na powiedzmy tydzień wymieniam tą wodę. Prawda? Bo zapomniałem kupić uszczelki. I jest to kawał chuja z niego, jest egoistą, jest skapryszony, dziecinny, zachowuje się źle, ale powiedziałem, że nie będę tego sobie memował, bo to jest prosty target, można z tego całe życie cisnąć bekę. Zaoszczędzone pieniądze wydam na Ole, tak widzowie. Tak. Ale że Yangi jej dasz? A co? A to, Yang, nie no Yangi dam, Oli kupi sobie wachlarz. Z intem, misiu, wachlarz z intem, 12 inteligencji. Wiesz jak ci pomoże? Serio, znaczy to nie jest jakaś sugestia, że jesteś głupolek, bo źle to zabrzmiało. Misiu, w Metinie jest tak, że jak ma szamanka więcej inteligencji, to rzuca mocniejsze umiejętności. Poważnie mówię. Rucha Simo, jakie teksty tam woli. Peruki. To była bardzo droga peruka. Teraz koledzy w szpitalu woją na mnie łysy murzyn. Rozumiem. Wasze społeczeństwo jest bardzo rasistowskie. Nie. Chyba nie jest tak źle. Wal czarnego w łysą pałę! Jak tak dalej pójdzie, przerobi go na masło orzechowe. Trzeba łysych pokryć papomat. Nie, nie, ale tutaj... Nie, bo ten... w sensie... Nie zrozumiałam kontekstu, przepraszam.